A przed nami ostatni finał, ostatnia medalowa szansa, jeśli chodzi o biało-czerwonych, a dokładnie o biało-czerwone, a więc kobieca czwórka podwójna. Agnieszka Kobur z Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zilman, dwie z nich pamiętają smak brązu z Rio. Oby posmakowały medalu tutaj w Tokio. No i za chwileczkę start. I nasza ostatnia dziś medalowa szansa wreszcie na otwarcie, jeśli chodzi o biało-czerwonych w Tokio, bo wciąż czekamy na medal, nie tylko w dziesiątce. Wystartowały. Oczywiście dla tych osób, które nie za bardzo orientują się w świecie wioślarskim, startów i tak dalej, tak, panie, które teraz wystartowały, absolutnie nie wiedzą, nie znają wyników tych swoich kolegów z czwórki podwójnej, także one jadą absolutnie ze spokojną, chłodną głową, bez wyników czwórki podwójnych chłopaków, którzy, przypomnę, zabrakło im bardzo, bardzo niewiele, ale to już musimy zapomnieć, teraz żyjemy tylko i wyłącznie czwórką podwójną, ale tym bardziej, tym razem pań, które bronią brązowego medalu z Rio de Janeiro. Zbliżają się zawodniczki do pierwszej 500 metrów i faktycznie, tak jak zapowiadaliśmy na początku, cztery osady, oczywiście Polki też w tej czwórce, bo mamy Chinki, które mówiono głośno o tym, że to faworytki do złotego medalu, Niemki, Holenderki i Polki, ale Polki te drugi dystans, one potrafią wiosłować w drugiej części dystansu nawet szybciej niż pierwszy, także miejmy nadzieję, że to wszystko faktycznie tak jak zapowiadaliśmy, Chinki odjechały i raczej będzie ciężko. Na drugim miejscu Niemki, Holenderki, Polki, ale tutaj z boku na dole toru Australijki jeszcze bardzo cisną nasze dziewczyny. Troszkę osłabły Włoszki, troszkę osłabły Holenderki. Polki na miejscu trzecim. 150 metrów do mety. No i teraz popatrzmy. Chinki nie zagrożone. Polki atakują drugie miejsce. Ostre prowadzą nasze dziewczyny. Niemki teraz stanęły jak gdyby w miejscu. Polki zerwały się Włoszki. Jak będzie na mecie? Dziewczyny, idźcie po swoje. Płyńcie po swoje. Sięgnijcie po ten medal. Ładniejszy w kolorze. Niż w Rio. Będą drugie. Będzie srebro. Chinki pierwsze. Ależ ostatnie pociągnięcia. Chiny. No i Polska. Polska na drugim miejscu, wreszcie srebro, otwarcie medalowe w Tokio. Kochamy Was. Wspaniale. To, co się wydarzyło, jest niesamowite. Niesamowite, mówię w kontekście Polek, które rozłożyły genialnie. Są, nie dość, że są piękne, to jeszcze pięknie wiosłują. Cudownie, katastrofa, jeżeli chodzi o Niemki. W ostatnich, na ostatnich 100 metrach złapały tak przysłowiowego raka. Zatrzymały się, straciły wszystko. Straciły medal. Są nasze dziewczyny. Kochane dziewczyny, w ogóle nasze mitki. Coś cudownego. Wielkie gratulacje dla wszystkich trenerów. Pierwszych trenerów i jest pięknie, naprawdę. No i wreszcie, dzięki nim mamy to, proszę Państwa, biało-czerwone ze srebrem, mamy wreszcie także upragniony medal w Tokio.